Cześć kochani, dziś ważny temat, odstawienie od piersi. Mnie udało załatwić się ten temat, kiedy mój syn miał rok i 10 miesięcy i szczerze mówiąc nigdy nie spodziewałam się, że będzie to trwało aż tak długo, ale to tylko potwierdza moją teorię, że odstawienie od piersi jest trudne nie tylko dla dziecka, ale także dla jego mamy. Zapraszam. U nas ten proces odstawienia tak naprawdę rozpoczął się gdzieś, kiedy Eryk miał około roku, ponieważ jadł coraz więcej posiłków stałych i siłą rzeczy coraz mniej było karmień. Pamiętam, że pierwsze w odstawkę poszło takie karmienie o godzinie 17, bo to było tak dosyć niedługo po obiedzie, więc jeszcze mały był najedzony po obiedzie, a jednocześnie to było krótko przed kolacją, więc on po tym jak się najadł mleka, to nie chciał jeść kolacji, więc w pierwszej właśnie kolejności zrezygnowaliśmy z tego karmienia i tych karmień było coraz więcej i w naturalny sposób ograniczaliśmy to karmienie mlekiem mamy. Takie realne odstawienie od piersi nastąpiło, kiedy Eryk miał tak półtora roku i wtedy właśnie zostały nam trzy karmienia w dzień, na drzemkę, po obiedzie i na noc, no i milion karmień w nocy. Ale skupmy się na tym, co było w dzień. Pamiętam, że pierwsze w odstawkę poszło karmienie po obiedzie. To było zwłaszcza trudne dla mnie, bo ja uwielbiałam ten moment, kiedy te 5-10 minut po obiedzie, kiedy tak wszystko jest spowolnione, trawi się. Generalnie byłam bardzo rozleniwiona, kiedy mogłam z małym odpocząć. No a rezygnacja z tego karmienia, no to wymagała pewnego poświęcenia ode mnie. Pamiętam, że zawsze jakoś starałam się, czy zainteresować go zabawką, czy dać mu jakąś inną przekąskę, czy wyjść na spacer, no coś zmienić w tym rytuale, tak żeby odwrócić jego uwagę. I akurat tutaj poszło nam mega gładko, bardzo szybko o tym karmieniu zapomniał. Ale schody przyszły w momencie, kiedy zabraliśmy się za odstawienie tych karmień związanych z silnymi rytuałami. Przed nami był kolejny, dużo trudniejszy etap, czyli odstawienie od karmienia nocnego. Ja na początku próbowałam trochę sama jakoś inaczej Eryka usypiać, jakoś tam w nocy go kołysać, huśtać, mu śpiewać, ale to nie przynosiło żadnych efektów. Pamiętam, że on dopominał się piersi tak, że słyszał nas cały blok i po kilku minutach łamałam się i tak karmiłam go tak jak zawsze. Więc wiedziałam, że tutaj musi ogromną rolę odegrać mój mąż, on musi mi w tym pomóc. I nadarzyła się ku temu okazja, był akurat jakiś przedłużony weekend. My wyjechaliśmy na 5 dni do rodzinnego miasta mojego męża, do Olsztyna, do moich teściów. Wiedziałam, że mąż tam nie będzie musiał codziennie wstawać do pracy, więc może zarwać nocki, krótko mówiąc, i może mnie trochę tutaj w tym odciążyć. Umówiliśmy się tak, że ja śpię w innym pokoju, oddalonym, tak żebym tak jakby no, nie słyszała dokładnie, co tam się dzieje, i ja nie wchodzę do nich w nocy. Natomiast jeżeli będzie sytuacja kryzysowa, jeżeli mój mąż zupełnie sobie już nie poradzi, to on po prostu przyjdzie do mnie z Eryczkiem, tak? Bo i tak już mały będzie rozbudzony, więc będzie mógł spokojnie wejść. A takie umówienie się sprawiło, że ja nie biegłam tam na każde zachwilenie małego, bo tak jakby wiedziałam, że to mój mąż, na nim spoczywa ocena tej sytuacji. No i pierwsza nocka była taka dosyć... No, dosyć ciężka, ale dużo lepsza niż się spodziewaliśmy, ponieważ mały rzeczywiście płakał, ale to nie był jakiś spazmatyczny płacz całą noc, nie, to gdzieś tam był taki incydent. Natomiast mój mąż dużo małemu tłumaczył, ja wcześniej mu dużo tłumaczyłam, że już go nie chcę karmić w nocy, że będę w domu, tylko w innym pokoju, że muszę po prostu odpocząć. I gdzieś tam na tym się opieraliśmy i rzeczywiście oni sobie dali radę, całkiem było ok. Mój mąż mówi, że bez dramatu. I o 6 rano, jak weszłam do nich tam do pokoju, to Eryczuś był cały rozpromieniony i taki szczęśliwy, że ja jestem. Oczywiście go nakarmiłam i w ten sposób zredukowaliśmy milion karmień nocnych do jednego karmienia rano o godzinie 6. Ta pierwsza nocka, kiedy Eryk miał 19 miesięcy i to była pierwsza moja przespana nocka od jego urodzenia. I powiem wam, że jak obudziłam się o tej 6, byłam tak pełna energii i po raz pierwszy od dawna bez tego chronicznego, obrzydliwego bólu głowy,
zupełnie inna jakość życia, naprawdę dla mnie, więc czułam w tym wszystkim sens, w tym całym procesie. Druga nocka z tatą już była zdecydowanie lepsza. Eryk w ogóle nie płakał, tylko tyle, że rozbudzał się, no i nie, jakby, wiecie, ta pobudka nie trwała 5 minut, tak jak zwykle, kiedy dostawał pierś i szedł spać, no tylko, no, powiedzmy, trwała 30 minut. Mój mąż tam coś go kołysał, opowiadał, Erczuch się rozbudzał, wiadomo, wszystko go interesowało, ale generalnie zmęczony zasypiał w końcu. I tak trwało, i tak wyglądały te kolejnych kilka nocek. Każda była coraz lepsza, Eryk coraz dłużej spał longiem. No i w końcu po tych 5 dniach wróciliśmy do Warszawy. Ja już musiałam sobie sama radzić, żeby jakoś Eryczka uśpić, bo mój mąż musiał wstawać do pracy. Pamiętam, że sytuację komplikowało też to, że Eryk nie chciał w nocy słyszeć ani o wodzie, ani o mleku modyfikowanym, o niczym takim do picia, więc nie miałam za bardzo sposobu, żeby to zastąpić. Natomiast wpadłam na taką opcję, że podałam mu kilka razy tubkę z takim musem owocowym. Ja wiem, że oczywiście specjaliści tego nie polecają, no bo to jest po umyciu zębów, więc nie damy rady znowu umyć w nocy, ale nam to pomagało i on rzeczywiście na te tubki reagował ok. To była jedna rzecz, którą chciał zjeść w nocy. Nie, tylko problem polegał na tym, że żeby taką tubkę mu podać, żeby on się nie zakrztusił, no to ja musiałam zapalić światło. Wiadomo, że on się wtedy totalnie rozbudzał i moje pobudki z Erykiem były jeszcze dłuższe, bo trwały na przykład godzinę, ale generalnie po jakichś 2 tygodniach takich nocek trochę szalonych, Eryk zaczął przesypiać całe noce, nareszcie, po tak długim czasie, także no, jakość naszego życia zmieniła się diametralnie. Dobra, i taki moment, w którym tych karmi mieliśmy kilka, czyli poranne karmienie, na drzemkę i na spanie nocne trwał może nawet miesiąc. Dla mnie najważniejsze było to, żeby odstawienie było bez traumy, żeby było spokojne, a nie musiało ono nastąpić szybko. I to było rzeczywiście dla nas, to było dla nas dobre rozwiązanie. No i następne, po tym takim miesiącu takiej stagnacji, następne w odstawkę przyszło karmienie poranne. I to było dla mnie niezwykle trudne, dlatego że jak Eryka nakarmiłam o tej godzinie 6, to on jeszcze potem godzinę spał. I ja wiedziałam, że on nie będzie żadnego problemu, żeby on odstawił się od tego karmienia porannego, ale to będzie wyzwanie dla mnie, ponieważ będę musiała codziennie wstawać o godzinę wcześniej, o 6, a nie o 7. To była zima. Na dworze było paskudnie. Wiecie, jak wygląda zima w Polsce? Nie ma śniegu, tylko jest po prostu jakiś taki obrzydliwy, szarobury krajobraz. I na dworze było ciemno jeszcze wtedy o tej 6, więc to było dla mnie no mega trudne. No ale wyczekamy taki dobry moment, kiedy jestem w miarę dobrej kondycji fizycznej. Zmobilizowałam się i na początku odstawiałam to karmienie co tam powiedzmy 5 dni, potem co drugi dzień, aż w końcu normą stało się, że tego porannego karmienia po prostu nie ma, szybciej zjadamy śniadanie. Kolejne w odstawkę poszło karmienie na drzemkę, ale tutaj poszło nam mega gładko, no bo po prostu wychodziliśmy na spacer w wózku. Najpierw gdzieś tam Ryczka, wiecie, zamęczałam na placu zabaw, on tracił energię, a potem szliśmy do parku i tam w wózeczku szybko zasypiał. Natomiast no, ponownie tutaj było to pewne wyzwanie dla mnie, no bo przede wszystkim to nadal była ta zima paskudna, kiedy było deszczowo, kiedy było tak zimno, nieprzyjemnie, w ogóle nikogo nie było w parku, tylko ja najczęściej. Po pierwsze, no to musieliśmy taką dziwną pogodę wychodzić na drzemkę i 2 godziny musiałam tam, wiecie, jeździć wózkiem w tej weftę, ale druga sprawa była taka, że no też ja straciłam drzemkę, czyli ważny moment dla mamy, kiedy wszystko załatwia, obiad, jakieś tam sprawy zawodowe, ogarnia w domu, coś sprząta, no jednak te 2 godziny w ciągu dnia są bardzo dla mamy potrzebne, musiałam z tego zrezygnować, no ale generalnie było to do przejścia. Przede wszystkim mały w ogóle nie odczuł żadnego problemu i szybko się przestawił. No i ostatnie karmienie to było odstawienie karmienia nocnego, ostatnie, które nam zostało. Ja też próbowałam sama trochę Eryka odstawiać, ale nie bardzo mi to wychodziło. On bardzo domagał się piersi, ciągnął mnie za bluzkę, krzyczał. Wiadomo, to też było karmienie związane z silnym rytuałem, więc tutaj ponownie do akcji wkroczył mój mąż, bardzo mi pomagał.
przede wszystkim staraliśmy się tak jakby porzucić ten nawyk, w którym Erik wie, że jest kolacja, kąpiel, karmienie nocne, spanie i staraliśmy się gdzieś tam to zamienić, ten rytuał na przykład na włączanie szumu, takiego, który włączaliśmy mu, kiedy był noworodkiem. Zawsze już przy kąpieli przyciemnialiśmy światło, żeby on tam gdzieś wyciszał się, żeby tak coraz bardziej był śpiący. No i na początku tam co któryś dzień, potem co drugi dzień mój mąż zaczął go usypiać. Wtedy wiadomo, nie ma mamy, nie ma myślenia o piersi, no i Erik spokojnie zasypiał. Natomiast zdecydowanie trudniej było to osiągnąć z mamą. Generalnie robiliśmy wszystko tak, żeby Erik porzucił usypianie na noc jako nawyk, żeby przestał myśleć, że bez tego nie można zasnąć. I gdzieś tam z pomocą mojego męża, tak przy takiej naprzemiennej opiece, zaczynało nam się to udawać. No ale taki moment ostateczny odstawienie od piersi nastąpiło, kiedy mój mąż wyjechał w delegację, paradoksalnie. Nie było taty, więc musiałam sobie radzić sama. Pamiętam, że wykorzystując te wszystkie narzędzia, te wyciszanie, szum i tak dalej, gdzieś tam Eryczka udało mi się najpierw uśpić na drzemkę w ciągu dnia, bez piersi, to już był ogromny sukces. Uśpić na drzemkę w domu, w sensie położył się w łóżeczku. No i ostatecznie pomyślałam, że skoro tak, no to znaczy, że i uda się to wieczorem. I pamiętam, że tego dnia, kiedy nastąpiło to odstawienie ostateczne, Erik po prostu sam się o piersi nie dopominał. Ja nie przypominałam mu o tym i zasnął. Po prostu tak jakby ten ostatni krok zrobił sam. Mam takie wrażenie, że on po prostu gdzieś tam dojrzał do tej decyzji, gdzieś tam tymi powolnymi ruchami. Ten proces był na tyle powolny i też naturalny, że gdzieś tam ten ostatni krok Erik zrobił sam i bardzo, bardzo nas to cieszy. Szczerze mówiąc, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego odstawienia od piersi. I taki stan już trwa ponad 3 miesiące, więc myślę, że to jest ustabilizowane, że już do tego nie wrócimy. Erik po prostu po tym ostatecznym karmieniu nigdy o piersi nie dopominał się, tak jakby zapomniał, tak jakby temat nie istniał. Zasypia bez piersi, to dosyć zresztą szybko. Podobnie też nauczył się zasypiać bez piersi na drzemki, więc ja odzyskałam ten czas w domu. No i wszystko się spokojnie ustabilizowało. Bardzo fajnie wyszło i mam nadzieję, że u Was też to będzie wyglądało tak delikatnie. Wraz z odstawieniem od piersi u Eryka przyszła jakaś taka niesamowita dojrzałość. On dosyć szybko przeniósł się do swojego pokoju. Znaczy my go przenieśliśmy, ale jemu się to od razu niesamowicie spodobało. Pokochał swoje łóżeczko i nawet teraz jak go usypiamy i czasami staramy się gdzieś go tam uśpić w naszej sypialni, żeby tam sobie poleżeć, to on krzyczy tylko: o nie, łóżeczko Eryczka, i musimy go tam zanieść. Także cieszy mnie to bardzo, że to tak wszystko przebiegło fajnie, bez traumy, na spokojnie, na luzaku. Kochane moje, przypuszczam, że skoro oglądacie ten film, to same myślicie o odstawieniu od piersi. Ja mam takie odczucie, że do roku każdy dopytuje, ale chyba nie odstawisz teraz dziecka i tak dalej, a po roku każdy dopytuje, ale jak to, ty nadal karmisz i tak dalej. Wiecie, że nigdy nie ma idealnego momentu na odstawienie dziecka od piersi. Karmienie długo czy krótko to jest pojęcie względne. Każdy ma inną perspektywę na to. Zachęcam Was, żebyście przede wszystkim skupiły się na tym, co jest dobre dla Was i dla dziecka. Karmienie piersią to jest sprawa pomiędzy właśnie tymi dwiema osobami, pomiędzy mamą a dzieckiem i tylko te dwie osoby mogą decydować, kiedy to odstawienie nastąpi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie mi koniecznie znak w komentarzach, jak wyglądała Wasza mleczna droga, a właściwie jej koniec, jak długo karmiłyście dzieci piersią i jak udało Wam się odstawić, a może jesteście jeszcze przed tym procesem. Dajcie mi znak, jakie są Wasze na przykład obawy. Będę wdzięczna za subskrypcję, łapki w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia.